Grudzień, odcinek pierwszy. Serwus, moi drodzy, witajcie ponownie na moim kanale i witajcie 1 grudnia. Nastał ten piękny, cudowny, wspaniały czas odliczania do świąt. Nie mogę w to uwierzyć, mam wrażenie, że dopiero rok nam się zaczął, a tutaj już powoli się kończy. W każdym razie mam nadzieję, że ta świąteczna atmosfera, przedświąteczna Wam również się udzieli. Na moim kanale niestety nie będą pojawiać się vlogmasy, ponieważ niestety, ale czasowo nie wyrobiłam się z nagrywaniem codziennie, ale mam nadzieję, że tych filmów w grudniu pojawi się troszeczkę więcej, także wyczekujcie. Dzisiaj zapraszam Was na takiego vloga z kilku dni, a zanim jeszcze zapraszam Was serdecznie na otwieranie kalendarzy adwentowych. Moi drodzy, ja bardzo lubię kalendarze adwentowe. Od zawsze chciałam mieć taki, wiecie, wypasiony, żeby można było go sobie otwierać, żeby były w nim super ekstra prezenty, ale poszłam po rozum do głowy i stwierdziłam, że jest mi to absolutnie niepotrzebne, ponieważ w tym momencie życia praktycznie wszystko mam. Natomiast ja jestem totalną kawiarą. Uwielbiam kawę, kocham kawę i nie wyobrażam sobie bez niej życia, ale również prawie na takiej samej wysokości lubię herbatę, dlatego stwierdziłam, że w tym roku sobie kupię kalendarz z herbatą i zobaczcie, jaki on jest w ogóle piękny, związany na taką wstążeczkę i jak go rozłożymy, ojej, poczekajcie, jak go rozłożymy, to mamy tutaj jeszcze wypisane, jakie herbatki są w środku, mamy takich ludzi jeżdżących na łyżwach, no wygląda po prostu przepięknie i każde okienko jest opatrzone takim rysunkiem dzbanuszka, imbryczka, więc no wygląda to przeuroczo, więc zaraz sobie otworzę i wypiję sobie herbatkę do śniadania i stwierdziłam, że taka naszła po prostu mnie ochota, że w tym roku bardzo chcę w okresie grudniowym chodzić w biżuterii świątecznej, dlatego też zamówiłam sobie kalendarz Sinseya właśnie z taką biżuterią typowo świąteczną. Oni w tym roku wydali chyba 3 albo 4 te kalendarze. Jeden jest z biżuterią złotą, znaczy w sensie w kolorze złota, drugi w kolorze srebra, a trzeci jest właśnie z taką typowo świąteczną. Ja wiem tylko o jednych kolczykach, które się tutaj znajdują, bo gdzieś tam przez przypadek je zobaczyłam na jakimś filmie, które w sumie bardzo mi się też podobały, więc cieszę się, że tutaj będą. Natomiast całą resztę, jak przyszedł mi ten kalendarz, to z tyłu była taka właśnie naklejka, rozpiska, jaka biżuteria tutaj jest, więc szybko to zdjęłam, wyrzuciłam, żeby nie widzieć i żeby nie robić sobie, żeby sobie nie zaspoilerować. Jedyny problem tego kalendarza jest taki, że przyszedł troszeczkę naruszony, jak możecie tutaj zobaczyć, ale to okienko nie jest jakoś tak bardzo otwarte, w sensie, że się nie otwiera, więc no myślę, że nie będzie jakiegoś większego problemu. Także mam takie dwa kalendarze w tym roku, więc zabieramy się do otwierania. Thank you.
Moi drodzy, przychodzę z update'em czytelniczym. Ostatnio pokazywałam Wam masę świątecznych książek, które mam, które będę czytać i które czytam. Więc stwierdziłam, że zrobię Wam taki szybki update, bo akurat już przeczytałam jedną książkę i jestem w trakcie drugiej, więc szybko Wam o nich powiem. Moje nieczytanie opisów ich i częste zamawianie książek po okładce kończy się źle, a nawet bardzo źle. I tak było w tym przypadku, ponieważ będę mówić o książce Grudzień drugich szans. I zorientowałam się, jaka to jest książka w momencie, kiedy zaczęła mi się właśnie gdzieś tam pojawiać na Instagramie, zaczęłam troszkę podczytywać różne recenzje i spojrzałam na tył okładki i zobaczyłam, że jest to książka z serii oczywiście romansu, ale z romansu Hot Level. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać, ale tutaj mamy jakby wyznacznik tego, jak bardzo jest to Hot Level. I ja takich książek po prostu nie znoszę. I tak jak nie czytam romansów, tak te wszystkie właśnie w rodzaju hot, no to to jest po prostu dramat. Mamy tutaj na samym początku taką krótką historię z przeszłości. Mianowicie Filip i Klaudia, dzieciaki, które były takimi troszeczkę, no może nie tyle wyrzutkami, ale były wyśmiewane, odrzucone gdzieś tam przez społeczeństwo takie szkolno-podwórkowe. I o ile Filip jakoś tak niezbyt sobie z tym dużo robił, nie miał z tym jakiegoś większego problemu, po prostu był takim, no takim troszeczkę dzieckiem, które nie miało ogromnego grona kolegów i znajomych, o tyle Klaudia nie do końca sobie z tym radziła i postanowiła się po prostu przypodobać do towarzystwa. Chciała po prostu stać się popularna. No i jej poczytania doprowadziły również do tego, że odsunęła od siebie najlepszego przyjaciela, czyli Filipa, i stracili kontakt. I mamy później szybkie przeniesienie się w czasie do, jakby można powiedzieć, teraźniejszości, kiedy to okazuje się, że Klaudia i Filip zaczynają pracę w tej samej firmie. Ona jest oczywiście taką bardziej popularną dziewczyną, kobietą. Zadaje się też z takimi dość popularnymi osobami w firmie. Ona też tak troszeczkę ubarwia swoje życie w słowach. Nie przedstawia całej prawdy, trochę tam zakrzywia swoją rzeczywistość. Natomiast Filip jest praktycznie taki, jaki był. Jest takim, on w ogóle pracuje w IT. Jest takim specem od komputerów. Pewnego dnia wydarza się pewna sytuacja, w której biorą udział właśnie Klaudia i Filip i zostają oni przyłapani na dość nielegalnych czynnościach w firmie przez swojego szefa. I tak się składa, że szef jakby jedno i drugie chce z różnych powodów zatrzymać w firmie i wyznacza im, można powiedzieć, karę. Karą ma być to, że oboje zostają wysłani do Zakopanego po to, żeby zrobić takie hala badania terenowe, zrobić taki wywiad środowiskowy właśnie dla swojego szefa i ma się to odbyć w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Więc no, Klaudia z Filipem wyjeżdżają po prostu do chatki w górach do Zakopanego na Święta Bożego Narodzenia i też na Sylwestra, na Nowy Rok. Ja po prostu liczyłam, że to będzie urocza, miła historia miłosna, natomiast no jak możecie się domyśleć, troszeczkę więcej było innych tutaj scen. Doczytałam to do końca, bardziej domęczyłam do końca, dałam jedną gwiazdkę, no i tyle. Więc no jeżeli ktoś lubi takie książki, to okej, ale to nie jest totalnie nie dla mnie, więc no troszeczkę się zawiodłam. Natomiast jeżeli chodzi o książkę drugą, to jest w ogóle książka z mojego intro. Ponieważ zaczęłam czytać Kochany Święty Mikołaju i tutaj myślę, że już może być taka bardziej właśnie urocza historia. Mamy tutaj historię Lindy, która zostaje zdradzona, więc no ma taki troszeczkę średni czas w życiu i wraca do rodzinnego domu na święta Bożego Narodzenia. Mama Lindy również jakby zostaje zdradzona, porzucona, więc ta historia gdzieś tam troszeczkę zatacza koło. Mamy tutaj taką sytuację, że mama Lindy zachowała jej wszystkie listy do świętego Mikołaja i jakby teraz przypominając sobie niektóre zdarzenia też z życia mamy, Lindy czyta sobie te listy i tak sobie można powiedzieć, że troszeczkę sprawdzają, czy to, co pisała Lindy w listach do świętego Mikołaja się sprawdziło, czy się ziściło. Także no myślę, że może to być taka urocza historia, więc zobaczymy, jak będzie mi szło dalej czytanie.
I już na sam koniec wyłączył mi się aparat, więc dogrywam się z ręki. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Dajcie mi koniecznie znać, jak u Was będą przebiegać albo już przebiegają przygotowania do świąt. A my widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Pa, pa!